Siema internety, witam was w kolejnym vlogu. Od czego tu zacząć? O, brat niech się przywita, z koteczkiem przyszedł. Dzień dobry. No, i Filemon. O, będę się przywitał. Dobra, no, trzymaj się. Tak. Od czego by tu zacząć? Chciałem trochę poopowiadać, co było na targach, co mnie zaskoczyło, zdziwiło. Negatywy, pozytywy. Także na początku, jeśli chodzi o targi, chciałem pozdrowić te osoby, które podchodziły do mnie, do brata. Witały się, rozmawiały, robiły zdjęcia. Po prostu jest mi bardzo miło, jak mnie ktoś rozpoznał ogólnie, no bo ja tak niezbyt często ukazuję się na filmach, jeśli chodzi o twarz, więc ten brat robi filmy, to robi sam, ja mało kiedy. No i pokrótce, co mnie zaskoczyło na targach. Podobał mi się bardzo Pług New Hollanda z Grabiarka. Było wiele nowości nawet na naszych polskich firm, tak jak Agrofactory, czy Stolmedu, Bometu, różnych fajnych, bardzo dobrze wykonanych maszyn, z tego co ja widziałem, co po prostu mnie to zaskoczyło. Dobra konstrukcja. Niektórzy mówią, że gruba blacha, czy tam no, gruby profil, ale słabej jakości. Średnio do tego podchodzę, bo mi się zdaje, że filmy rozwijające się to, jakby to powiedzieć, po prostu bardziej teraz inwestują w lepszą technologię i w lepszą stal, żeby te maszyny się sprzedawały. Więc to mnie pozytywnie zaskoczyło. A negatywna opinia jest jedna. Pogoda była do kitu. Było bardzo zimno, także bardziej pozwiedzałem się w środku, na halach, niż na zewnątrz. Ale mimo to można powiedzieć, że targi były bardzo udane. Ja byłem tylko w jeden dzień, brat był oczywiście w 3 dni. Miał ku temu nie dość, że czas, to jeszcze miał, jakby to powiedzieć, predyspozycję, żeby jechać. Pierwszy dzień to był wyjazd ze szkoły, drugi z kolegami, no i trzeci ze mną i z kolegą pojechaliśmy we trzech i tak my we trzech sobie pośmigali troszeczkę w niedzielę. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Ciągniki, jako ciągniki, bardzo ładnie wykonane wszystko. Cacy, no widziałem tego Arbosa. No można powiedzieć, że byłem mile zaskoczony. No fajny ciągnik, tylko prawdopodobnie z tego co słyszałem, to jest produkcja się tam chińska. Tak, chyba to Chiny przejęły ten włoskiego Arbosa kilka lat do tyłu, no i tak powstał ten nowy traktor, tam kombajn jeszcze chyba też posiadają i maszyny jakieś tam pobieżne do tego. Zobaczymy, czy się będzie sprzedawać u nas w Polsce, jak będzie ten sprzęt chodził, bo na pewno opinie będą na internecie, jak ktoś kupi, jak to będzie z serwisem tych ciągników. Ogólnie w Arbosie mi się nie podobało tylko jedno, to radio po lewej stronie, tam gdzie powinno być siedzenie dla pasażera, tam było radio. Radio powinno być u góry gdzieś montowane, tak. Czy tam na po prawej stronie gdzieś na boku, a nie po lewej, gdzie powinno być siedzenie dla pasażera. I co chciałbym jeszcze powiedzieć? Bo jeszcze taka była taka rzecz, co mnie właśnie zaskoczyła. Ale kurczę, tak się te informacje nazbierało, że czasami to wypada z głowy. Aha, była firma, ale Randstad. Tak mi się zdaje, że to chyba tak się to nazywało, te niebieskie sprzęty. Bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Duże szerokości. Na pewno wiele osób by było zainteresowanych. Jeśli się mylę z tą nazwą, to jeszcze z bratem sprawdzimy tam na filmiku i napiszemy pod filmikiem. Czy to faktycznie ta firma. I co, zaczynamy, bo dzisiaj tak chciałem też nagrać, no New Hollandem włożę kukurydzę sobie pod chlew. Co jeszcze chciałem powiedzieć o New Hollandach albo o Race'ach. New Hollandy w sumie nam nie widziałem, oprócz tych właśnie maszyn pobieżnych, nie widziałem nic takiego znowu, co mnie bardzo zaskoczyło. Bardziej bym powiedział case Optum. Fajny ten kolorek czarny, fajny ciągniczek. Z tego co się pytałem ceny, no to 550 tysięcy netto za Optuma. No powiem,
nie mała cena za takie ciągniki. No to nie jest ciągnik dla każdego. To jest ciągnik po prostu dla albo jakichś firm usługowych, albo dla gospodarstw wielopowierzchniowych. Oczywiście chodziliśmy tam, pytaliśmy się o taki ciągnik 150 koni. Byliśmy przy marce John Deere, przy Case'ie, przy Tayera też widzieliśmy. Także no, to też są ciągniki, które są ceny teraz. Może te wnioski, dlatego ceny idą do góry. Chyba teraz się przeziębiłem przez te targi. No zobaczymy jak to będzie, ale raczej tak jak mówię, nie będę korzystał z jakiegoś dofinansowania, bo mi się raczej nie przysługuje. Z tego co już się trochę dowiadywałem na ten temat, prawdopodobnie może za rok coś kupi się, żeby usprawnić tą pracę w gospodarstwie. No ale to wszystko też zależy. O, mysza uciekła. Zależy od ceny produktów naszych. Mleka, czy tam świń, czy zboża, no. Jak będą ceny niskie rolniczych produktów, no to wiadomo, nie każdego będzie stać cokolwiek kupić. Chociaż to zainteresowanie targa było duże, bo ludzie dużo sprzętu zamawiali, bo widziałem, czy u dealerów były zapisy, bo ktoś na wniosek coś bierze, ktoś chciałby sobie na raty wziąć, czy jak. Także nie powiem, że nie będą schodziły po tych targach, bo będą schodziły maszyny, bo tak jak powiedzieć, w 2018 roku rusza dużo programów. W sumie już na dzień dzisiejszy, no to już jakieś tam chyba modernizacja się chyba już zakończyła na zbieranie wniosków. Będzie pewnie jeszcze jedna modernizacja chyba i model rolnik. Pewnie też jakieś usługi później. Ja tam nie pamiętam jak to już było z tym. Wiem, że na cały rok jest zaplanowane dużo naborów. Lecz my nie będziemy w tym uczestniczyć. Też sobie zawsze kalkuluję, co ma sens, a co nie ma sensu, jeśli chodzi o czy jest sens wybranie maszyny nowej, czy nie ma sensu. Bo trzeba się też z tym liczyć, żeby dana maszyna się nam zwróciła po jakimś czasie. Jak kupimy drogą maszynę, no wszyscy mówią, że drogie, no to będzie dobre, no ale czy taka droga maszyna w ogóle się opłaca na dane gospodarstwo, to czasem też wszystko policzy. Dlatego ja, jeśli chodzi o moje gospodarstwo, ja wszystko, nawet to powiedzieć, przemyślę sobie wcześniej, czy mi się to opłaca, czy się opłaca w ogóle zadłużać na daną maszynę, czy może lepiej kupić polskiej firmy, a dużo tańszą i może mi wystarczy. To jak jest z tym agregatem, prawie się nie wiem, z pługiem. No ja raczej wolę polskie nową firmę niż zagraniczne. No niektórzy wolą zagraniczne stare, no i też jest dobre. No to jest też jak ktoś trafi, no. Oglądają tutaj filmik kolegi youtubera, co no niestety pewna firma odwaliła lipę, no i zreklamowali sprzęt. Chociaż no niestety ten sprzęt się bardzo dobrze sprawuje. Nie miałem z nim problemów. Może to zależy od tego, że po prostu jak firma się rozwinęła, no to już mają dużo zamówień i potem odwalają lipę. Ja nie wiem jak to jest, no tak sądzę. Jak, najlepiej ja bym to powiedział, że kupić sprzęt z firmy, która się dopiero wchodzi na rynek i coś tam już rok czy dwa osiągnęła i naprawdę wtedy dbało o tę produkcję tych maszyn, bo chcę zarobić. Kurczę, ziemi nabrałem, ale to się nie coś odwali. Także trzeba wszystko brać sobie pod uwagę. No. Jak mam czas na zimę, no to dużo też tam wieczorami się na internecie, na filmiki oglądam, czy tam na Olixie. I tam sprawdzam mniej więcej opinie tych maszyn, no i jakie ceny w ogóle. No. Ja osobiście, no to jedynie co polował na tę mini ładowarkę jeszcze, no ale to oczywiście sprzęt używany, nic nowego. Zobaczymy jakie to będzie lato, jakie zbiory, no i może coś się pomyśli, no bo przydałaby się, bo byłaby tak do obsługi w chlewni i zawsze by ulżyła pracę. Oczywiście było dużo fajnych nowych ładowareczek, ale no trzeba sobie powiedzieć krótko, no to wszystko ceny ponad 100 tysięcy,
i jedynie by się opłacało wziąć na dofinansowanie, ale niestety no ja w to wchodzić nie będę, bo jestem tego zdania, że lepiej kupić za swoje i nie mieć tych problemów z papierkami, z kontrolami, a potem się może okazać, że w ogóle mi to nie przysługuje i będę mówił gdzie i kredyt i w ogóle, no kici, schodź kredyt na głowie, a różnie bywa tych sytuacji. Dlatego jakoś wolę podchodzić do sprawy troszeczkę ostrożniej. Dlatego też, no, jakby to powiedzieć, nie brałem New Holanda nowego. Co brałem tutaj na młodego rolnika, tylko szukałem właśnie na tańszej opcji. No bo to chodzi o to spłatę, zadłużenia. A różnie bywa w życiu. Jednym się powiedzie, jednym nie. Ja nie mam dużo wielką obszarowej gospodarki, żeby sobie mógł na to pozwolić. A wiadomo, procenty też nie są małe, bo do tego słyszałem to. A krach w mleku no też się zdarza, a te ceny też raz są w górę, raz w dół. No. Co bym chciał jeszcze powiedzieć w tym moim vlogu? Widzicie, jaka jest pogoda? 21 marca, a tu śnieg, mróz. Powoli się przygotowałem, tam tylko nie powiem, że przygotowałem już do wiosny, no. Tam ciągniki już były szykowane. Tu nawet do New Holanda już kupiłem zestaw filtrów, oleju, żeby wszystko powymieniać. Tak wszystko czeka, aż się zrobi trochę cieplej. Chyba, że to zrobię może jeszcze w tym tygodniu, ale ja nie będę miał chwilę czasu, to może to powymieniam. Nie będę mówił, że nie. No i w Zetorze jeszcze tam mamy troszeczkę też takich drobnych napraw, no. Napraw, nie napraw. Walkę wzmocniliśmy, zakładałem wczoraj z tyłu na układzie zawieszenia maszyn, no na tuzie można by tak powiedzieć. Sześćdziesiątki, no obydwie, 40 obydwie gotowe są do pracy, także tutaj już nie ma może wyjechać z rozsiewaczem czy czymś, tylko jeszcze właśnie tu powymieniam tym i w Zetorze oleje i filtry. No ale przydałaby się właśnie wiosna, bo potem zrobi się duży natłok pracy. Na przykład jakby tak, że zima trzymać do wielkanocnych świąt, no to kurczę, potem tylko będzie kwiecień i trzeba wszystko posiać. I zboża, i kukurydzę, jeszcze no i muszę wozić mój obornik, jak tam kto woli. Pod kukurydzę przyorać trzeba, na jesieni brakło obornika. Także no troszeczkę roboty mam, brat dochodzi do szkoły, więc ciężko będzie tak samemu to wszystko ogarnąć, ale powoli, spokojnie trzeba. Może mieli pogodę, bo żeby tych deszczów nie było, to wszystko będzie dobrze. Nabierze wystarczy, żeby się nie rozwalało. I tak jest. Także pokrótce będę już kończył tego vloga. Także do następnego. A jeszcze chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie na moim kanale też będzie jakiś filmik z targów z niedzieli, więc zapraszam miło. Brat już filmik skleił, no i prawdopodobnie dzisiaj wrzuca i możecie oglądać i mój też będzie już za niedługo. Także trzymajcie się, cześć.